Patryk Mirosławski. Dzień dobry. Witam. Fajnie tu, na twoim miejscu. Tak, my tutaj... No, skończ pytanie. Ja zawsze się wcinam w swoim programie, także tobie też się będę wcinał. Ty jesteś pierwszy raz chyba z tej drugiej strony. Tutaj na ringu, czy w ogóle? W ogóle na ringu. Nie wiem, sam powiesz. Ja się zastanawiam nad tym, dlaczego ty mnie zaprosiłeś do swojego programu, bo widziałem wywiad z Mateuszem Święcickim. Z Wojtkiem Szczęsnym. I tak się zastanawiam, czy ja jestem dobrym gościem do programu, bo nie wydaje mi się, żebym gdzieś tam osiągnął aż tak dużo, ale lubię to miejsce tutaj, bo po pierwsze nagrałem na tym ringu pewnie ponad 100 wywiadów. Jakieś nagrywaliśmy obok w Labodeze, później Labodegę zamknęli. Po drugie zarobiłem na tym ringu trochę pieniędzy. A wcale nie musiałem walczyć i zbierać po mordzie, jak to zwykle bokserzy na ringu, także fajnie, no. Cieszę się. Dzień dobry jeszcze raz. Mieszkasz w Hiszpanii. Jak bardzo to utrudnia pracę tutaj w Polsce? Otóż w ogóle nie utrudnia. Jak to możliwe? W bardzo prosty sposób, tylko trzeba się dogadać ze swoimi przełożonymi. Ja wyjechałem w marcu zeszłego roku do Londynu, też do pracy, ale nie na zbywaku, jak większość Polaków, tylko nawet nie za chlebem czy za pieniędzmi, tylko ja chciałem sobie podszlifować język angielski, którym się posługiwałem, tak jak każdy człowiek w moim wieku, ale chciałem mówić po tym angielsku lepiej, więc uznałem, że najlepiej wyjechać do Anglii, tak jak niemieckiego się nauczyłem w Polsce, ale podszlifowałem ucząc się w Niemczech w szkole, w liceum. I pojechałem do pracy, tylko praca mi się nie podobała strasznie. I po 4 miesiącach w Londynie, bardzo ciężkie miasto do życia. Strasznie ciężkie, trudne, bardzo duże, bardzo drogie. Zaraz pogadamy o cenach w Londynie, to się przewrócisz tutaj na tym ringu. Natomiast dostałem propozycję, bo to jest rynek zakładów online, tak? Bukmacherski. Nielegalny w Polsce. No ale ja podatki płaciłem w Anglii, na szczęście. I po 4 miesiącach dostałem propozycję z Gibraltaru, na który zawsze chciałem polecieć, pomieszkać, bo ja już tam kiedyś byłem na wakacjach. Rok temu chyba, czy 2 lata temu. I nie wahałem się ani chwili, załatwiłem to w 25 minut. Powiedzieli ok, przylatuj, spakowałem się. Jeszcze wziąłem urlop w starej pracy, który mi przysługiwał i poleciałem na Gibraltar do Hiszpanii, także pracuję na Gibraltarze, mieszkam w Hiszpanii, natomiast ja mam taki deal, taką umowę z moimi szefami, że przylatuję tutaj raz w miesiącu i kręcę na zaś, kręcę na powiedzmy 8-10 wywiadów, bo 8 miesięcznie czy 2 tygodniowo pokazujemy. I to działa. Wydaje mi się, że to działa, że program na tym nie traci, wręcz przeciwnie. Człowiek się wygrzewa w Polsce, w Hiszpanii, a później przylatuje do Polski i pełen energii, pełen chęci, pracuje, zaprasza gości, nagrywa. Wydaje mi się, że program na tym nic nie stracił. Oczywiście wymaga to pewnych zabiegów tego typu, jak... Kilka nagrań dziennie. Tak, ale ja zawsze nagrywałem kilka dziennie, bo ja wolę pracować 2 dni w tygodniu, ale intensywnie niż 6 dni, mało intensywnie. Mam 2 pensje. Jedną na Gibraltarze, drugą w Polsce. Mam fajną pracę na Gibraltarze, fajną w Polsce. Na Gibraltarze też w mediach? Nie. To jest też Bukmacher. A ogólnie sport to jest bardzo mała telewizja, jak sam mówisz, niszowa. Tobie to nie przeszkadza, że widzów jest, powiedzmy, niewielka liczba? Nie. W ogóle mi to nie przeszkadza, bo mam taką teorię, że gdyby nie moja praca w sportklubie, to nigdy bym nie mógł, to nie mój telefon na szczęście. Ja mam ładniejszy dzwonek. To bym nie mógł robić takiego programu, jaki robię. Wydaje mi się, że żadna inna telewizja by mi nie pozwoliła na taki luz. Absolutnie. Zaproszenie każdego. Ja mogę zaprosić kogo chcę. Kogo sobie tylko życzę. Nikt mi nigdy nie powiedział i myślę, że nikt mi nigdy nie powie, dopóki będzie ten program, żaden z moich przełożonych, że
może tego gościa nie warto zapraszać, bo oni mi w pełni ufają i oni wiedzą, że z kolei ja wiem najlepiej, kogo warto zaprosić do tego typu programu, a kogo nie. Wydaje mi się, że to działa. Od 2,5 roku mam absolutną niezależność i to jest... Ja mam dopiero 25 lat, mimo że tam pracuję od już kilku lat w mediach, a wyglądam pewnie na więcej. To mam tylko 25 lat i mam pełną swobodę w działaniu. Myślę, że dla młodego dziennikarza, czy adepta tego zawodu, to jest bardzo ważne, żeby się nikt nie wtrącał, nie wcinał, nie nakazywał, nie beształ za wszystko, tylko żebyśmy sobie działali po przyjacielsku i tak działamy i jest okej. Okay. I jestem przekonany, że jeżeli bym dostał szansę od telewizji typu Canal Plus, Polsat, NK, która właściwie teraz już jest Canal Plus, TVP, to nigdy w życiu by mi nie pozwolili przeprowadzać wywiady w taki sposób, w jaki ja to robię. A mi się podoba ten sposób, w jaki ja to robię. Chociaż nie wszystkim się podoba, ale mi się podoba, a mnie interesuje tylko to, co ma do powiedzenia moja pani prezes, moja księgowa i moi przyjaciele. I ludzie, którzy są dla mnie ważni w tym zawodzie. A co ma do powiedzenia tam, nie wiem, 14-letni Marcin z Solca Kujawskiego zza klawiatury, to mnie to w ogóle nie interesuje. Kiedyś kręciliście program Liniarni na Nowym Świecie. Te programy się bardzo przedłużały? Niektóre bardzo. Pamiętam taki wywiad z Januszem Wójcikiem. No to chyba bardzo, bardzo. Który, co ciekawe... Z tym gościem. To jest, co ciekawe, on nie pił w trakcie wywiadu, a może inaczej, pił, ale tego nie było widać. Ponieważ wywiad trwał chyba ze 3 godziny. Wypiliśmy chyba z 4 czy 5 butelek wina. Ale Wójcik sprytnie chował lampkę pod stołem. A ja miałem na stole i cały czas popijałem. I robiliśmy pauzy tak co 5-10 minut na to, żeby Janusz Wójcik mógł się napić wina. Zmasakrowany byłem kompletnie po tym wywiadzie, bo jeszcze zostaliśmy trochę dłużej. Nie pamiętam, jak się znalazłem w domu, ale to niejednokrotnie tak się zdarzało. To jest normalne, to jest fajne. Telewizja płaci za alkohol, więc dlaczego się nie napić? Nie no, jeżeli ja kogoś zapraszam do programu, do knajpy, to ja chcę, żeby on się tutaj czuł dobrze. Bo on mi robi przysługę, bo my nie płacimy go. Mówił więcej. Nie, przed wywiadami mało kto to pije. W czasie wywiadów piliśmy często alkohol. Graliśmy w winiarni, więc piliśmy wino z Darkiem Michalczewskim, nie wiem, z wieloma osobami, z Marem Iwanowem. Natomiast ja nie widzę w tym nic zdrożnego. No alkohol, to fajnie Paweł Zarzyszny mówi, że jak był tutaj na ringu, to pokazał na te butelki, które Państwo też widzą. Ile jest tych butelek? Jest mnóstwo, niech będzie ich powiedzmy 300. To co to? To Zarzeszny wszystkie wypije? Nie. Ja wszystkie wypiję? Nie. Wszyscy piją. I my też pijemy, tylko my sobie pijemy czasem w programie. Albo po programie. Rzadziej przed programem. Tyle. No, ja chcę, żeby gość u mnie się czuł dobrze. Ja zawsze mówię, jak przychodzi gość open bar. Wierzcie, co chcecie. Tym bardziej, że nie ja za to płacę, tylko telewizja, więc... Ale to fajnie. Ja wolę nagrywać w knajpie niż w studio. Absolutnie. Kochasz podróżować. Słyszałem, że miałeś pomysł nowego programu, gdzie jeździlibyście po całym świecie i nagrywali materiały w najlepszych klubach świata. Mhm. To jest nadal w twojej głowie, czy... Nie, w ogóle nie. Nie, taki pomysł miałem przez 3 dni. Ja akurat tak to powiedziałem w jakimś wywiadzie, to był chyba drugi dzień mojego pomysłu, a już przy czwartym stwierdziłem, że nie. Szefostwo się nie zgodziło, czy... Nawet chyba nie doszło do takich rozmów. To by trzeba było mieć sponsora na coś takiego. Bo to kosztuje dużo pieniędzy. Nawet jakby nie napisałem sobie ani scenariusza tego programu, ani nie szukałem jakichś potencjalnych sponsorów. Tak głową chodzę, bo tutaj biathlon leci, a tam jeszcze Liverpool Tottenham. A biathlon to moja ulubiona dyscyplina. W każdym razie nie doszło do takich rozmów. Ciężko byłoby zorganizować taki program, później ja wyjechałem za granicę i temat jakby upadł. Ale widziałem, że Rosłoń Marcin coś takiego robił w Canal Plus, zdaje się, prawda? Gdzieś tam był parę razy w Evertonie chyba w jakimś klubie, tak, na stadionie, w Porto. Gdzieś jeszcze, także... Ale to nie to najlepsze.
Znaczy to... Chociaż dobry. Pomysł na pewno jest istotny. Znaczy warty tego, żeby się nad nim zastanowić i zrealizować. Tylko to znowu... Nie wiem, na przygotowanie takiego programu, takiego jednego odcinka, to są dni pracy, tygodnie pracy. Umówić gości, ustawić się, pojechać, mieć wejście. Nawet nie wiem, czy... Znaczy chcieć, to by na pewno mi się chciało. Bo ja lubię latać, lubię rozmawiać z ludźmi. Lubię podróżować, ale... Ale nie, wydaje mi się, że w sportklubie nie uda się tego zrealizować. Chyba za mała telewizja, mimo wszystko. Mówiłeś, że twoje wywiady są, powiedzmy, najbardziej oryginalne, bo szefostwo pozwala ci na więcej niż w innych stacjach. A czy te wywiady robisz najlepiej w naszym kraju? Sportowe? Telewizyjne? Tak. Tak. Absolutnie tak. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Nie będę tutaj udawał fałszywie skromnego Patryka z Gibraltaru, z asa wywiadu. Nie. Nie wiem. Rozmawiałem z Michałem Polem jakiś czas temu przez telefon. Nie jest tajemnicą, że jesteśmy ludźmi z innej bajki. Ale się szanujemy nawzajem. Ja Michała szanuję. Natomiast to był czas, kiedy powstawał program Chwila Z w przeglądzie sportowym. Pamiętasz taki program? Iza Koprawia go prowadziła. I Michał powiedział mi wtedy, a będziemy robić taki program. Jakby coś na kształt Asa. No więc program powstał, ale nie ma nic wspólnego z Asem wywiadu, bo był nudny. Pytania dziwne, takie mocno infantylne. Teraz powstał drugi program w przeglądzie sportowym Mecz na wysokim poziomie, nagrywany na 45 tak. tego budynku, w którym się znajdujemy. Chciałem cię spytać też, bo tyle, że trochę później, ale już teraz do tego przejdźmy. Jak ty podchodzisz do tych, powiedzmy, podróbek? No? Do tych, powiedzmy, podróbek Asa wywiadu, tak jak Mecz na wysokim poziomie, gdzie studio jest kręcone w tym samym miejscu, gdzie kilka twoich odcinków nawet. Tak jak Chwila Z i wiele innych programów. Czy nie. Naprawdę nie wiem, czy to są podróbki mojego programu. Znaczy, wydaje mi się, że Chwila Z to był taki pomysł. Natomiast, wiesz, pod tę teorię, że coś jest podróbką Asa wywiadu, można by podciągnąć każdy program telewizyjny, w którym dziennikarz pyta sportowca, tak? Odpytuje sportowca. Na tej samej zasadzie można powiedzieć, że twój program jest podróbką Asa wywiadu. Tak daleko bym nie szedł w tych teoriach spiskowych. Każdy ma prawo sobie postawić 3, 4, 5 kamer, trochę światła, gdzieś w knajpie nagrać i nie nazwałbym tego podróbką Asa wywiadu, bo na tej samej zasadzie As wywiadu może być podróbką jakiegoś programu, który był kręcony wcześniej. Mało kto wie, że mój program nagrywaliśmy na początku dokładnie w tej samej knajpie, w której Roman Kołtoń nagrywał swój program pod tytułem Kulisy Sportu. Też to było w Labodece. Ja o tym nie wiedziałem, dopóki nie... Ale to jest trój inny, zdecydowanie. Tak, ale to była ta sama Labodega. Jeszcze jak on nagrywał, to była po drugiej stronie ulicy. Później się przeniosła. Ale to była też Labodega. Ja o tym nie wiedziałem. Mało tego. Mój montażysta, który nie ma nic wspólnego ze sportem, nie ogląda sportowych telewizji, zrobił belki do programu, czyli tak zwane podpisy, gdzie tam jesteś podpisany, Samuel, czy Patryk, czy ktokolwiek. Zrobił takie same jak w programie Kołtonia. A on nie widział programu Kołtonia. Uwierzcie mi, on tego programu nie widział. Wyszło to z przypadku. Ja nagrywałem rzeczywiście na 45 kilka odcinków Asa wywiadu, dokładnie tam, gdzie dzisiaj jest nagrywany program Mecz na wysokim poziomie. Natomiast jeżeli mnie pytasz, czy mój program jest najlepszy, to uważam, że tak. Po pierwsze dlatego, że tych programów jest mało, po drugie te, które są beznadziejne. Widziałem wywiad ze Zbigniewem Bońkiem, przeprowadzany przez... Przemysława Rudzkiego i Tomka Włodarczyka. Tak. No więc ten sam Przemysław Rudzki, który lubi pouczać dziennikarzy, lubi napisać felieton, jak dziennikarz powinien pracować, co powinien napisać, jak powinien napisać. Oraz ten sam Przemysław Rudzki, który udzielił wywiadu w portalu Weszło kilka lat temu pod tytułem Za dużo jest kręczących dziennikarzy, zrobił wywiad na kolanach. Na kolanach. Nie było ani jednego ostrego pytania w kierunku Bońka. Wywiad trwał 40 minut. Ani jednego ostrego pytania. Nie moja bajka. Ja uważam, że ja robię lepiej. I tyle. A powiedz, ile i też w jaki sposób z wywiadu przygotowuje się do rozmowy? Bo pewnie wiele osób... No, to zależy. Czasami w ogóle się nie przygotowuje, bo już wszystko wie.
czasami musi dzwonić po znajomych, znajomych gości. Ja uważam, że najbardziej się do wywiadu można przygotować właśnie w taki sposób, żeby podzwonić po ludziach, bo to, co w internecie, to też jest pomocne. Warto przewertować, przeczytać wywiady. Natomiast no, nikt nie zna moich gości tak dobrze, jak ich znają. No na pewno. Więc czasami to trwa 0 minut, a czasami to trwa cały dzień, 2 dni. To zależy. Zresztą ja do części wywiadu byłem nieprzygotowany, albo byłem przygotowany na 50%. I się ślizgałem. Twoją rolą jest porozmawianie z gościem, czy raczej przepytanie go? Bo ty to robisz na wielkim ludzie. To widać na pewno w programie. Ja robię to na wielkim ludzie, dlatego że ja rozmawiam z ludźmi tak jak na co dzień. Nie mam ani spięcia. Nie jestem ani jakiś zestresowany przed wywiadem. Z nikim. Czy to przyjdzie Boniek, który był kiedyś gościem, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś padnie. Panie Zbyszku, zapraszam. Czy to przyjdzie, nie wiem, wielka gwiazda pokroju Szurkowskiego, bo to jest legenda polskiego sportu. Czy Lato, czy jakiś mniej istotny, czy mniej znany, bo każdy gość jest istotny, ale mniej znany gość. W ogóle nie robi to na mnie większego wrażenia. Często jestem zaszczycony tym, że jakaś duża postać przyjdzie do mojego programu. Naprawdę często to jest dla mnie olbrzymi zaszczyt, honor, że taka i taka postać przyjęła zaproszenie do programu niszowej telewizji, w jakiejś knajpie, ale poznają, bo lubią, bo nie wiem, bo oglądają, bo ich to zaciekawi. Natomiast ja nie lubię takich rozmów, gdzie siedzi dziennikarz i się strasznie napina. Ja wychodzę z takiego założenia, że im naturalniej, tym lepiej. Nie ma potrzeby tego, żeby się spinać w telewizji. Oczywiście, co innego byłoby, gdyby człowiek prowadził program program pod tytułem Fakty, Wiadomości. Nawet jak ludzie pogody prowadzą w tym kraju, to się prognozy pogody, to się spinają. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Każdy, kto widział kiedykolwiek zagraniczną telewizję, obojętnie jaką, nawet w Niemczech, w kraju, gdzie ludzie są generalnie spięci bardziej niż Polacy, to widzą, że oni telewizję robią bez krawatów. Telewizję sportową. A u nas przez całe lata wszyscy zakładali krawat, siedzieli sztywno i mądrze jakby rozprawiali na tematy futbolu, które nie są najważniejsze na świecie. Czy tematy biatlonu, czy tematy, nie wiem, jakie tam sporty jeszcze lecą, tenisa. Teraz to też się trochę zmienia, na przykład łączy nas piłka, robi te fajne materiały, że luzu, myślę, jest najwięcej, bo nigdzie nie widziałem więcej luzu niż z Lewandowskim chociażby, który leży u masażysty i rozmawia. No ale to jest inne, to jest inna kwestia, to wynika z tego, że mają wejście. Że Łukasz Wiśniowski, który pracuje w PZP, nie ma wejścia. Inna sprawa, że korzysta z tego fantastycznie, naprawdę super. Uważam, że to jest dzisiaj, jeśli chodzi o młode pokolenie dziennikarzy, chyba jest w moim wieku, albo młodszy nawet, to jest to numer jeden. Absolutnie numer jeden i bardzo dobry dziennikarz i świetnie wykorzystuje swoje dojście. Nie wiem, czy znowu odpowiedziałem na pytanie, bo ja mam taką tendencję niestety, że jak ja udzielam wywiadów, mało tego jest, ale jak już udzielam, to strasznie filozofuję. Mam program do montowania, więc kiedy prowadzący zadaje jakieś, można powiedzieć, głupie, trywialne, proste pytanie, widz może myśleć, że dajmy na to Mirosławski nie potrafi wymyśleć nic lepszego, ale często takie pytania mają jakiś cel. Mógłbyś o nim coś powiedzieć. To musiałbyś podać jakiś przykład. Chodzi mi o to, żeby gość po prostu mówił więcej i ciekawiej. No bo jeśli ty powiesz w wywiad, że w pytaniu więcej, albo dasz odpowiedź w pytaniu, no to już jest problem raczej. No tak, tylko ja też nie chcę tutaj uchodzić za nauczyciela sztuki wywiadu, bo to wywiadu to pani Trojańska może uczyć, mogła uczyć. No ale w życiu ich trochę zrobiłeś. Nie żyjąca już. Ile to było mniej więcej? Nie wiem, ze 300. No właśnie. Ze 300 na pewno. Jestem przekonany, że nie. Wywiady to falaczki, jak mówi Zarzeczny, a my to robimy rozmówki. Nie, też nie chcę wychodzić na jakiegoś mentora, mentsa, bo nigdy się takim nie czułem i nie będę się czuł, bo po pierwsze jestem za młody, po drugie spokojnie. Natomiast ja mam taką teorię, że dużo trudniej jest zrobić wywiad
telewizyjny, tak jak ty go robisz, czyli z kamerami. Trzemasz. Aż trzema. Niż prasowy. Bo dziennikarz prasowy włącza dyktafon, siada sobie w Championsie, tam gdzieś przy stoliku, nawet nie musi całego ringu zajmować tak jak my tutaj. I pyta. A później, tylko co jest ważne, jak zadaje pytanie, to może sobie stękać. Może sobie beknąć. Może sobie zrobić cokolwiek chce. A później to spisze na papier. Mało tego, może nawet zadać pytanie bardzo źle stylistycznie po polsku. A później to spisze, coś dopisze, coś doda. Wszyscy dziennikarze prasowi to robią. Tutaj jak nagrywasz, niczego nie dodasz. Nie dodasz swojego mądrzejszego pytania. No oczywiście, możesz sobie później dograć. No to ja ci wejdę w kamerę teraz specjalnie, żebyś nie mógł. I tyle. I dlatego ja uważam, że dziennikarz prasowy czasem krytykuje mnie za jakąś moją postawę w wywiadzie. To w ogóle mnie to nie interesuje, nie obchodzi, bo wywiady prasowe są dużo, dużo trudniejsze, wie o tym, dużo łatwiejsze, wie o tym każdy, kto pracuje w telewizji. I dlatego trzeba cenić takich ludzi jak Twarowski, Smokowski, Borek, Iwanow i kilku innych, którzy świetnie się jakby spisują, czy świetnie wyglądają, dają radę w studiu. Bo to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Mi się nie zawsze udaje. Często mi się nie udaje. Robię głupie miny. Czasami tak gesty. Często się wiercę. Nawet teraz. Tak jakbym miał owsiki albo hemoroidy, że niby siedzisz, ale cały czas pracujesz, żeby nie siedzieć. Ale nie masz kija chociaż. Ale nie mam tak, kołka osinowego, jak było w tym dniu świra. Ja wiem, że nie, dlatego ciężko mi się, wiesz, wypowiadać, jak zrobić dobry wywiad, czy czego nie należy robić, bo ja dużo rzeczy robię, których nie należy. Ale konwencja tego programu jest taka, że nawet jak coś przekręcę, coś powiem nie po polsku, to chyba mi się więcej wybacza, bo to nie jest poważny program do końca. To jest trochę wariacja na temat rozmowy. A jeżeli ktoś się przejęzyczy, na przykład prowadząc kafę futbol, to już jest spięcie, prawda? Już wszyscy spinają pośladki, bo ktoś się przejęzyczył albo powiedział coś głupiego. Ja ciągle mówię głupie rzeczy, ciągle się mylę. Dobrze mi za to płacą. Także dobrze, nie? Fajnie. U ciebie absolutnie widać, że panujesz nad wywiadem, bo trafiają się też rozmowcy gaduły, więc myślę, że to jest trudne zadanie, żeby cały czas mieć kontrolę, inicjatywę. To w ogóle nie jest trudne, gdyż to jest program, w którym goście są zbędni. Czyli ja jestem tam najważniejszy. Nie, żartuję oczywiście. Są takie wywiady czasem, że prowadzący zadaje pytanie, na przykład, czy czujesz się spełnionym sportowcem? No i ten sportowiec, albo najlepiej jak dziennikarz, bo sportowiec ma mało do powiedzenia, dziennikarz. Czy czujesz się spełnionym dziennikarzem? I ten dziennikarz, jeżeli ma gadane, to może o tym opowiadać 5 minut. 15 minut. Okay. Jak persona się zaprasza, na przykład Andrzeja, którego serdecznie pozdrawiam, pana senatora, to wywiad sam idzie. No to on sobie zada pytanie, odpowie. Potem ładnie się zmontuje. Później ładnie się zmontuje, a później jeszcze kiedyś fajną rzecz powiedział, powiedział Rainer Kalmuth, to jest były prezes, czy prezydent Bayer Leverkusen, taki gruby pan, który strasznie lubi media i media go kochają w Niemczech. On powiedział kiedyś taką rzecz, dziennikarz mu zadał pytanie, on odpowiedział na 7 różnych tematów, trwało to z 10 minut, a później powiedział, pytania pan sobie tam dotknie. I tak to działa. Ja lubię, jak to jest żywa rozmowa, a nie, że ja zadam pytanie, jakieś jedno z wielu. Dlaczego nie strzeliłeś bramki w poprzednim spotkaniu i 5 minut on opowiada dlaczego? No takie nudne są strasznie. Grać o 3 punkty. Tak. Czy kolejny mecz jest najważniejszy? Nie, to ja już wolę sobie o dupach pogadać z jakimś piłkarzem niż tylko o tym, dlaczego 4-4-2, a nie 4-3-3, bo jeżeli ktoś chce posłuchać o 4-3-3, to jest taki jeden analityk, znakomicie potrafi rozrysować taktykę, nazywa się Roman Kołtoń, tylko to jest inna stacja i zapraszam. Nie, wiesz co, tak, ja tak sobie trochę szydzę. Nie obchodzi mnie to, czy ktoś komuś się to podoba, czy komuś się nie podoba. Robisz to dla siebie, dla pieniędzy. Nie, ja to robię też dla widzów, bo to jest dla widzów sportklubu, ale wiem, że ten program ma swoich widzów wiernych i pozdrawiam ich. Nie, w ogóle mnie to nie interesuje. Ja dostaję za to niezłe pieniądze, moi szefowie są zadowoleni, a jeżeli ktoś ma jakieś ale, to ma pilot, przełącza na Polsat 2 i tyle. Albo na Polsat Meteo, nie wiem jak tam są stacje jeszcze. A co
co robisz, żeby gość sprzedał ci te informacje, których właśnie innym, sztywniejszym, powiedzmy, programie nie mówi? Ten luz pomaga, czy... No, jak najbardziej. Absolutnie tak. Poza tym ja lubię sobie przed programem zagadać gościa. Czyli zanim zaczniemy, to ja coś do niego głupiego gadam, coś tu poskaczę sobie trochę potem. Powariuję, poświruję i to zawsze działa. To zawsze działa. Myślę, że gość ma też tę taką świadomość tego, że rozmawia ze mną jak z partnerem. Że jak mi coś powie przed wywiadem, a po wywiadzie, to ja tego nie sprzedam. I nikt mnie nie może posądzić o to, że sprzedałem kiedyś prywatną informację, nawet Boniek, z którym miałem kiedyś o to starcie, bo ja tego nie robię. Do tego też przyjdziemy, bo to była dość głośna sprawa. Bo ja tego nie robię i myślę, że ludzie, którzy przychodzą drugi, trzeci raz, a tych gości jest całe mnóstwo, to jest tylko potwierdzenie tego, że oni mi ufają i że chcą wziąć udział jeszcze raz i jeszcze raz. No właśnie, od i czego to są ludzie z pierwszych stron gazet. Od czego zależy to, czy zaprosisz gościa drugi, trzeci, czwarty raz? Bo Paweł Zarzeczny, też Adam Godlewski, ogólnie wiele gości było po kilka razy. I rozmowy zawsze były ciekawe. Wujo chociażby, chyba 4-5? 4. Wujo 4. Ja zawsze zapraszam gości, z którymi mi się dobrze rozmawia. Więc ja wolę sobie zaprosić Zarzecznego, który powie coś ciekawego, niż... Pozdrawiam panów operatorów. Mocno przynudza? Mocno się wymądrza? Nie, to problem. Tak, bo to problem techniczny był, tam wysiadło. Ja, to normalne. U mnie ostatnio operator nie wyostrzył. Także ja byłem nieostry. Ale już nie pracuję. Nie, żartuję. W każdym razie, o jakie było pytanie? Że 4-5 razy. Dokładnie. Nie, ja wolę zaprosić wujcika Janusza, którego serdecznie pozdrawiam i którego bardzo lubię jako człowieka, niż... I teraz muszę podać przykład jakiegoś takiego gościa, który nie ma kompletnie nic do powiedzenia. To teraz sobie nie przypomnę, ale są tacy goście, sam wiesz, piłkarze, sportowcy, którzy nie mają nic, absolutnie nic do powiedzenia. Kiedyś powiedziałem nawet, że wolę zaprosić Zdzisława Kręcinę niż Roberta Lewandowskiego. I uwierz mi, że jakbyś mi dzisiaj... Kręcina już był, Lewandowski nie był, ale jakbyś mi dzisiaj postawił tutaj na szali nazwisko Wita Żelazko albo Roberta Lewandowskiego, to bez chwili zastanowienia biorę Wita Żelazko do tego programu, do którego notabene nigdy nie dzwoniłem. Bo co mi powie Lewandowski? Że jest najlepszy w Polsce, może. Nie, on by powiedział, wielu jest dobrych. On by nie powiedział, ja jestem najlepszy, on powiedział... Ostatnio powiedział. Tak? Wczoraj oglądałem wywiad piłki nożnej. A, mój przyjaciel robił. Nagrywany, tak, Paweł Kapusta. Mój dobry kolega. I spytał, czy ma być szczery, czy ma być skromny. Więc powiedział, jestem najlepszy. No to nawet jak powiedział, że jest najlepszy w Polsce, to takie odkrycie, wiesz. Tak ja bym powiedział, że jestem jednym z najlepszych komentatorów biatlonu. Owszem, bo jest nas w Polsce pięciu. No to ciężko być jednym z nie najlepszych, no. Pięciu w ogóle wszystkich komentatorów biatlonu, więc nie, no to... Lewandowski nic nie powie ponad to, co mówił w każdym innym wywiadzie. A mi zależy na tym, żeby to był program żywy, ciekawy i dobry. I za dobre pieniądze oczywiście. Jaka jest różnica między wywiadami z kobietą niż z facetem? Żadnej? Nie musisz inaczej zaczynać i tak dalej? Nie. Nie ma żadnej. Dla mnie nie ma żadnej różnicy. Okej. Nie ma. Chociaż... Chyba, że jest ładna.